such a weapon. Taunting is cheap, thrills are distraction. Time, but pull me on me, let's talk of heaven. Witamy z Vitality Stadium, położonego w nadmorskim Bournemouth. Zapraszamy wszystkich serdecznie do oglądania naszej transmisji z dzisiejszego meczu. Przy mikrofonie Tomasz Smokowski, a obok mnie Jacek Laskowski, z którym wspólnie będziemy dla Państwa komentowali dzisiejsze spotkanie. Zespół Groundhogs zmierzy się z Nutmex. Miło jest. No, to jednak zdecydowanie było przekroczenie przepisów, a nie wiem nawet, czy nie na żółtą kartkę. Łapie więc żółtą kartkę już na początku spotkania. I teraz sztab trenerski ma się nad czym zastanawiać. Też mi się tak wydaje. To wymowne spojrzenie oznacza uspokój się albo trafisz na ławkę. Wymuszona zmiana na pewno ograniczyłaby No tak, ten strzał powinni chyba puszczać trenerzy juniorom, by pokazać, czego nie robić z rzutem wolnym z takiej odległości. Tak, Tomku, strasznie teraz skudłował. Posłuchajmy zresztą reakcji na trybunę. Ciro Immobile przy piłce. Alaba udowadnia, że potrafi odbierać piłki. Wielu dziennikarzy zastanawiało się przed meczem, jak spisze się Ciro Immobile. Ale mamy zagrożenie bramki. Ależ to była okazja! Oj, będzie pluł sobie w brodę za zmarnowanie tej szansy. Na pewno będzie niepocieszony. To powinien być gol. Teraz krótkie rozegranie. Uderza na bramkę. Broni teraz, ale nadal może być tu groźnie. Tak, bramka! Świetna była ta pierwsza obrona, ale cudów nie ma. Do bitki nie dało się już wyjąć. No to mamy 1-0. Ostry atak na nogi, to nie może się skończyć inaczej niż pokazaniem żółtej kartki. Nie, tak grać nie można. Sędzia pokazuje żółtą kartkę i udziela ostrzeżenia. Oby skutecznego. Znakomicie wyczekał rywala i odebrał piłkę. Tracą teraz piłkę. Groundhogs przesuwają się z piłką bliżej bramki rywali. Sterling. Bardzo dobra interwencja. Sterling prowadzi piłkę blisko linii bocznej. Znakomicie teraz udaremniona próba dośrodkowania. O to właśnie chodzi w grze w obronie. I rozpoczną z rzutu rożnego. I teraz spokojna interwencja po tej główce. Rachityczny był ten strzał. Nie zmusił bramkarza do wysiłku. Fatalne podanie. Piłka w zasadzie sama trafiła do rywala. Wziął na siebie teraz rozegranie tej akcji. Popatrzmy. Gerard Moreno. Tak się powinno stopować ataki rywala. Dobre ustawienie w defensywie to połowa sukcesu. Znowu są przy piłce. Coraz śmielej w tej akcji Nutmex, ale nic z tego nie będzie. Akcja spaliła na panewce. Teraz z piłką Gerard. Dobrze obroniony strzał. To była całkiem niezła próba w dogodnej sytuacji, a jednak nie udało się. Bardzo mocny strzał, szkoda tylko, że nieprecyzyjny. I z piłką Immobile, zablokowany ten strzał. I teraz dobra okazja do kontry.
traci tę piłkę bez faulu. Nieudana interwencja i wciąż atakuje. Ładne zejście z piłką ze skrzydła. Groźna ta centra, ale dobrze wyjaśnia sytuację. Znowu są przy piłce dzięki inteligentnej grze w obronie. Wspaniała interwencja bramkarza, ależ Robinsonada. Najpierw gra została puszczona, ale teraz sędzia wraca do tego faulu i pokazuje żółtą kartkę. Tak, dobre sędziowanie. Z jednej strony granie traci na płynności, a z drugiej przewinienie nie uchodzi na słup. Ale strzał zablokowany. Sędzia wskazuje na rożnik boiska. Ponownie będą bić piłkę z rożnego. Słyszymy, ile kibice oczekują po tym rożnym. Nic dziwnego, piłkarze już dawno nie mieli lepszej okazji na wyrównanie. Strzał potężny, ale siła nie zastąpi precyzji. Bramkarz odprowadził piłkę wzrokiem hen poza boisko. Miejmy nadzieję, że wróci. Dobrze się ogląda ich grę, przynajmniej dopóki nie znajdą się w pobliżu pola karnego rywali, bo w tamtej okolicy chyba coś im się przestawia w głowach i pudłują jak najęci. Statystyki są bezlitosne. Jeśli chcą tu ugrać przynajmniej remis, muszą zacząć wykorzystywać okazję, a tych im nie brak. Faul nie! Czysty odbiór w polu karnym. Immobile. Gerard przyjął piłkę. To podanie teraz było naprawdę niedobre. Uwaga, jest faul, jest gwizdek sędziego. No i będzie niebezpiecznie, proszę Państwa. Strzał niezły, ale interwencja pewna. Utrzymuje się teraz przy piłce po tym rzucie wolnym. Felipe Anderson. Próba strzału z dystansu, lecz bramkarz był na posterunku. Piłka chodzi sobie między nimi spokojnie, jak po sznurku, a czas płynie. I teraz piłka w rękach bramkarza. Piłka wybita spod nóg rywala. Oj, zmarnował teraz akcję. Niepotrzebnie traci piłkę. Bardzo dobrze teraz drybluje. Nie daje sobie zabrać piłki. No i znowu są przy piłce. Dobrze teraz zagrana piłka, robi się ciekawie. Kampania, uderzenie, poprzeczka i piłka w grze. Niebezpiecznie, ale we wszystko wmieszał się obrońca. A teraz czas na przerwę. Arbiter zakończył pierwszą. Sędzia rozpoczyna drugą połowę. Zobaczymy, czy po przerwie zespół Nutmex nie straci swojego impetu. Na razie prowadzą. Traci piłkę po tym doskoku. Piłkarze Nutmex zdobywają kolejne metry boiska. Skuteczna interwencja, piłka wybita. Skrupulatnie, cierpliwie budują atak. Uwaga, jest faul, proszę Państwa. Będzie stały fragment gry w newralgicznym miejscu. Celny strzał z wolnego, jednak obrona w najlepszym stylu.
zalicza świetną pierwszą połowę. Jeśli zagra tak po przerwie, to zasłuży na bardzo wysoką notę. Tak, Tomku, nie sposób się nie zgodzić z tym, że gra dziś naprawdę dobrze. Widać, że jest w formie, a ta bramka, którą dał im prowadzenie w pierwszej połowie, tylko to potwierdza. Myślę, że w drugiej odsłonie też pokaże klasę. Oho, teraz jest niezła okazja do kontry. Zaraz pewnie zobaczy żółty kartonik. Nie można wykonywać wślizgów w taki sposób. Żółta kartka. Sędzia tu nie może chyba postąpić inaczej. Tak, całkowicie zgadzam się z tą decyzją. Depay. Ale teraz dziura w defensywie. Ależ widzimy teraz kunszt w defensywie. Brawo! Nie, błąd. Chiesa. Federico Chiesa. Nutmeg. Coraz bliżej bramki rywali. Próba odbioru i przerwany atak. Sporo przestrzeni, by się urwać skrzydłem. Pewna interwencja. Wydaje się, że łatwa, ale to zasługa dobrego ustawienia. Przewidywać zagrożenie też trzeba umieć, żeby być zawsze we właściwym miejscu. Ciro Immobile przy piłce. Mamy obronę bramkarza, ale to jeszcze nie koniec. Kibice wstrzymali oddech. Miał okazję. Tymczasem piłka opuszcza boisko. Wznowi bramkarz. To niebywałe, Tomku. Już widziałem tę piłkę w siatce. Co za popis teraz między słupkami. Będą to pokazywać w powtórkach po meczu. Ależ bomba! Bramkarz jest skupiony. Tak się go nie zaskoczy. Sterling. Traci tę piłkę bez faulu. Ma teraz otwartą drogę na skrzydle. Może atakować. Sędzia jeszcze nie gwiżdże. Stosuje korzyść. Uwaga, za chwilę może być remis. Brawo, cudowna parada. Będą to pokazywać w skrótach. Ależ to zblokował. Odbita piłka, nie ma bramki. I mamy remis! A to oznacza, że mecz zrobi się jeszcze ciekawszy. Choć przecież i tak już było nieźle. Raz jeszcze widzimy dokładnie, ile znaczy umiejętność znalezienia się w polu karnym. Defensywa miała duże problemy z wyekspediowaniem tej piłki zacentrowanej z różnego, więc aż się prosiło, żeby dobrze tutaj uderzyć. Mamy remis. 1-1. Wziął na siebie teraz rozegranie tej akcji. Popatrzmy. Co za interwencja! Odbita piłka, nie ma bramki! Tak naprawdę nie było tu wielkiego zagrożenia. Rozpoczęło się ostatnie 20 minut tego spotkania. Aj, faul! Będę zdziwiony, jeśli nie zostanie wyrzucony z boiska. Cóż, Jacku, resztę tego spotkania obejrzy w szatni. Sędzia się nie waha. To zasługiwało na drugą żółtą kartkę. Tomku, zastanawiam się, co sobie myślał, że sędzia tego nie zauważy. Dziś, gdy na boiskach mamy VAR, niepotrzebnie osłabił kolegów. I strata. Fatalne zagranie. Rabiot ma piłkę. Mogą teraz wyprowadzić kontratak. I tracą piłkę. Dobrze zapowiadający się kontratak nie przyniósł im korzyści. Poradził sobie, minął z wodem. Felipe Anderson i gol! O rany boskie, co tu się dzieje? Kibice sprawdzają wytrzymałość naszych bębenków. Opłacało się spróbować tej akcji. Zasłużone gratulacje. Popatrzmy raz jeszcze na powtórkę gola. Z łatwością ogrywa tam obronę. A z takiego bliska to nawet my byśmy chyba trafili, Tomku. Pewne wykończenie i zero szans na obronę. Aktualny wynik to 2-1. Przed nami ostatni kwadrans spotkania. Dobra interwencja. Rywal bezradny.
Łukasze Nutmegs zdobywają kolejne metry boiska, ale nic z tego nie będzie. Akcja spaliła na panewce. Dużo miejsca na skrzydle, może zaatakować. I strzela! Bramkarz się rzucił, wyciągnął jak struna. A więc rzut rożny. Jakże spokojniej będzie im się czekało na ostatni gwizdek, jeśli teraz zdołają podwyższyć. I mamy stratę. Cisną tam mocno. A teraz uwaga, przechwycił piłkę. Zobaczymy, jak to wykorzysta. Dobrze bramkarz, spokojnie interweniuje. Za chwilę wznowią z autu. I z piłką Lucas Moura. Trzeba się tutaj było wyciągnąć. Piękna obrona. Z rożnego w okolice jedenastki. Świetna główka. Wydawało się, że piłka musi wpaść do bramki. Czasami o powodzeniu akcji decydują centymetry. Sterling. Wrzawa na stadionie nie bywała. Nikt nie siedzi spokojnie. Kibice nie mogą doczekać się końca spotkania. Na razie prowadzą, ale kto wie, co jeszcze może się tu zdarzyć. Lucas Moura! Jest gol! Proszę Państwa, czekaliśmy na to. Doczekaliśmy się. Piękne trafienie. Kibice naprawdę mają powody do radości. Na ekranach raz jeszcze ta bramka. Doceniamy strzał, ale trener na pewno będzie miał zastrzeżenia do ustawienia bramkarza przy tym golu. Za daleko miał do krótkiego słupka, zostawił miejsce, więc strzelec skwapliwie to wykorzystał. Mamy więc 3-1. To mogła być bramka, ale strzał niezbyt kąśliwy, pewnie obroniony. Znalezienie się we właściwym miejscu, we właściwym czasie zawsze ułatwia skuteczną interwencję. Jeszcze 3 minuty. Tyle arbiter doliczył. Brawo, dobrze w obronie. Casemiro. Dumfries. Wolna flanka. Jest tam sporo swobody do przeprowadzenia akcji.